10 kWh energii w tych dwóch akumulatorach. Tutaj nam trochę Asan hałasuje, ale on ma ten Energy Block akumulator. Pokażę Wam, jak w prosty sposób zmienia się w DEJ-u i pojemność akumulatoru, dokładnie jaki ma być zapas takiej energii. COP to się nazywa, czyli zapas na wypadek braku zasilania tutaj z miasta. Ile będę miał możliwości pracy na OPS-ie? Teraz jest już koniec stycznia i mam więcej słońca, więcej z fotowoltaiki, otrzymam energii słonecznej. W związku z tym z 80%, czyli z 8 kWh, które miałem zabezpieczone w magazynach, cały czas, a tylko 20%, czyli 2 kWh służyły mi jako magazyn energii do zmiany energii. Teraz będę chciał to zmienić na 60%, czyli 6 kWh zawsze będę miał energii zapewnionych w tych akumulatorach. W razie zaniku napięcia te 6 kWh powinno mi wystarczyć aż do następnego dnia. A 40%, czyli 4 kWh, to będzie ten bufor, który będzie się ładował przy pomocy słońca i oddawał energię po zachodzie słońca. Wchodzimy w główne menu, dajemy ustawienia, system, wchodzimy w dół i tu mamy godziny, w jakich godzinach, ile, od jakiej do jakiej godziny, jaką dysponuję mocą i ile procent baterii w tym czasie mam być zapewnione przez to urządzenie. Wchodzę w pierwszą pozycję i strzałką zmniejszam do 60%. Druga pozycja to samo. Godzin nie zmieniam, ale gdybyśmy mieli taryfy godzinowe i byłaby bardzo droga energia w ciągu dnia, to wtedy wolałbym magazynować np. w godzinie od 9 do 13 100% energii w magazynie, a o godzinie 21, kiedy tą energię mogę sprzedawać bardzo drogo, no to wtedy dałbym, że chcę mieć magazyn opróżniony do 20%.